się wystraszyłem, ale piona zaliczyłem, ja pierdziele. Opona musi być nagrzana. Ja już się wystraszyłem na dzisiaj. To jest szatan, kurde. Będę się bał tej jedynki. Droga do gumowania fajna. To coś Jarkowi się nie podoba. Nie no, ciągnie do tego Willy, ciągnie. O cholera. Trenować, nie? Chyba, że ktoś tu podpieprzy zaraz. Nie no. Kurde. Powiem wam czat, nie? Czyni mistrza! Ale powiem wam, że jak gdzieś pojedziemy w trasie, to już z dwójki będzie szał ze sprzęgła. Się wkręciłem teraz. Się pierw wystraszyłem, a teraz się wkręciłem. O.
Teraz się popsuł. Ja pierdzielę. Czekaj. No to teraz powie Jarek. Teraz masz dwa popsute sprzęta. No ja. Regulator poszedł. Linki nie mamy. Jarek pojedzie kupić. O kuźwa. Melodia, nie wierzę w to. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. A teraz mamy już daleko do chaty. To już nie jest chwila, moment. Kurde, nie wiem, albo paliwa już nie ma. Się załamią normalnie. Taka przygoda. Ty. Nie mam paliwa. Ja pierdziule. Już widzę ich miny. Nie dość, że paliwa nie ma, to jeszcze akusiat. Tylko nie mów, że to moje paliwo. Nie sądzę. A może? Ty, no może być. Nie, to jakieś ślady są. To pojeździliśmy. Ze mną zawsze przygody. Ja tego specjalnie nie robię. Ani, nie mam ani paliwa, ani aku. No. Ani aku, ani paliwo? Co? Akus też? No, akus też. Ja pierdolę. No ale dlaczego? To dziwnie było jeżdżone. No było, no. Jakby ładowania co nie miała? No, nie mam pojęcia. Drugi sprzęt nie ma ładowania. Ja pierdzielę. No tu jest gorszy teraz problem. Teraz to będzie problem. I to jak hu hu. To mała przerwa. Nie, nie, to sprawa. Wykrakałeś, nie? Trzeba po słowasa dzwonić. Ja pierdzielę. Ale mówisz paliwa? No też nie mam, no alałem, nie? Kiedy? No niedawno. To tak wiesz, chyba przy takim szaleństwie to wiesz jak to idzie? Tak? Wydoiłem całe paliwo. Słuchaj, tośmy z Patrykiem sprawdzaliśmy, nie? Jak jechaliśmy spokojnie, czy autostradą tam 150, nie? 6 litrów. No. Nie? A jak kurde, wiesz... Palnik? Koło tu tego, nie? 12. Taka różnica jest. Aha, a ja nalałem, nie wiem, z 5 litrów. No to tak, wyjeździłem. Tu moment. Tam na kole wtedy byłem, tak. Teraz na kole. Na kole to kurwa, to idzie, nie? Nie, no nie ma nic. O. Nic. Nul. To idzie paliwo podwójnie. Nul. Nul. Standard. Tylko takie akcje. I co, fajnie idzie na koło, co? Ale ten, kurde, szarpnęło cię troszkę, nie? I zgubiłeś coś. Ty, zgubiłeś, a? Żeśmy się... Częściej ci zbieraliśmy. Ale co? Klucze. Kluczyki z pilotem i się jak pilot rozwalił, ale wszystko pozbieraliśmy, wiesz? Rozwalił się pilot. Ja, no może go poskładasz. Ja wiem, szukałam ci. Czy... Ja mówię, co wy tu szukacie? Mówię może ta... Ty, ale nie... Zlękłeś się i dlatego mocno go spuściłeś, tak? Tak, no. bo wysoko poszedłem, wysoko, nie? Wysoko, ale to nie było wysoko, nie? Nie? Ty w głowie miałeś, że wysoko, ja też miałem nieraz tak, że się zlękłem i opuściłem, bum. Ale dziś tak samo tak było, nie? Się tak samo Patryk, nie? Też miał, kurde.
Nie, mi się wydawało, że to było wysoko. No. Tak? Jest na filmie. Jest chyba, bo ja jechałem. No. Zobaczymy, czy było wysoko. Zobaczymy. Nie, do, to było takie już do wolnej gumy. A z dwójki czy z jedynki? Z jedynki. I ze sprzęgła? No. Ze sprzęgła, kurde. Ja tam wszystko z gazu. Jest moc. Nie, no trzeba się nauczyć ze sprzęgła, wiesz? Jest lepiej. To znaczy, większa ci powiem, kontrola. Nie. Znaczy kontrola jest większa z gazu. Tak? Tak. Z tego względu, że z wysokich obrotów startujesz i nie ma prawa cię przerzucić, bo jesteś na wysokich obrotach. A tu startujesz z niskich obrotów i możesz złapać ten moment i cię przerzuci, nie? Chyba długa to była, tak? No, taka długa bateryjka. O, bateryjki jeszcze trzeba poszukać. Słuchajcie, no ten odcinek kończymy, czekamy na Tomka, zobaczymy, co się przydarzy. Słuchajcie, tutaj no, jesteśmy uratowani, no tutaj ani Regina, ani Jarek no, nie mają tam ani pasa, żeby mnie holować, ale Tomek przyjedzie z paliwem i z kablami i z imbusem. Zaczęła już kręcić, ale no, nie będę teraz kręcił, bo szkoda tego aku, czyli powinna zakręcić, ale nie wiem, jak będzie, no musi pociągnąć jeszcze paliwa, musi do gaźników nalecieć. Takie przygody to tylko tutaj u nas, na Willy Boysów. Ale teraz to muszę najrzeć po prostu te ładowania. I w tym, i w becie. Nie ma lipy. Nie? Także czekamy na Tomka, uratuje sytuację. Tak, przedwczoraj zalałem 2 litry w domu z karnisterka i pojechałem na stację i nalałem tam 4-5 litrów, nie? I ona mi to wydoiła na 30 km jazdy na kole, nie? No spalanie totalnie mocne.